Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami. Informacja przewodniczącego w okresie między sesjami to jest tak: 1. Podpisanie i przekazanie do realizacji uchwał z 42 sesji Rady Gminy. Przygotowanie materiałów na sesję w miesiącu listopadzie. Przygotowanie pisma do przewodniczących komisji o wydanie opinii o projektach uchwał wniesionych pod obrady 43 sesji Rady Gminy. Uczestnictwo w obradach Komisji Rozwoju i Infrastruktury i uczestnictwo w obradach Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma uwagi? Witamy na obradach panią sekretarz gminy Ireny Czenko. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Zapraszamy. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z działania w okresie między sesjami. Taki dokument również znajduje się w naszych materiałach na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania dotyczące tego sprawozdania? Dziękuję serdecznie. Nie ma uwag, nie ma pytań. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na 42 sesji Rady Gminy Świerszyna. Czy tutaj również Państwo chcieliby coś dodać od siebie, wypowiedzieć się w tej kwestii? Dziękuję serdecznie. W związku z tym punkt 7 został wyczerpany. Przechodzimy do punktu 8. Punkt 8. Informacja skarbnika gminy o realizacji budżetu. Panie skarbniku, dwa słowa. Rozumiem, że mam odczytać informację. Znaczy, drodzy Państwo, to od Państwa zależy, bo dostaliśmy ten dokument w zasadzie przed sesją, więc no, myślę, że nie, nikt się z nim raczej nie zdążył zapoznać. Mogę skrótowo. To poproszę skrótowo. Szanowni Państwo, więc w okresie międzysesyjnym były dwa zarządzenia wójta gminy Świerszyna w sprawie zmian budżetowych. Zarządzenie nr 424/7/2017 z 30 października oraz zarządzenie 245/7/2017 z 31 października. Budżet gminy Świerszyno po stronie wykonania planu dochodu zamknął się kwotą 24 901 103,28 zł, co stanowi 73,23 zł. Po stronie wykonania planu wydatków w kwocie 23 803 180,66 zł, co stanowi 55,18%. Wynik ogółem wyniósł 1 097 922,62 zł. Saldo rachunków bankowych wyniosło 2 159 039,35 zł. To jest saldo na dzień 27 listopada. W tym, znaczy nie w tym, tylko do tego lokata w wysokości 4,5 miliona ulokowano w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zaciągnięte według tytułów pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1 936 856,92 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś zapytać? Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że troszkę wrócę do początku, ponieważ pani dyrektor Centrum Kultury naszego troszeczkę zmieniła miejsce i jakby nie zauważyłem jej na wprost, nie przywitałem pani dyrektor. Witam serdecznie jeszcze panią dyrektor Medialnego Centrum Kultury Biblioteka Publiczna, panią Beatę Staszek. Przepraszam jeszcze raz serdecznie. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy. Rozpocznijmy od Komisji Rewizyjnej. Poproszę o głos pana Waldemara Pokońca. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Rewizyjna spotkała się raz w tym okresie międzysesyjnym celem zaopiniowania projektu budżetu na 2018 rok. Wynikiem tego spotkania jest opinia pozytywna przy 4 głosach za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do Komisji Budżetowej. Pan Łukasz Nieman. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Odbyło się 28 listopada 2017 roku. Poświęcone było opiniowaniu uchwał na dzisiejszą sesję. Opinia uchwała została przedstawiona, czyli procedowana. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący.
Poproszę o głos pan Wandewit z Komisji Rozwoju Infrastruktury. Komisja miała dwa spotkania, 23 listopada i w dniu dzisiejszym. Z tego 3 listopada wykonany budżet komisja w pełnym składzie przy udziale przewodniczącego Rady Gminy Jacka Maciejowskiego oraz skarbnika wykonała analizę budżetu na 2018 rok oraz projektu na 2018-2023. W wyniku dokonanej analizy wysłuchania wyraźnie skarbnika gminy przewodniczący komisji podjął głosowanie projektu budżetu gminy na 2018 oraz według projektu na 2018-2023. Głosowaniu projektu budżetu gminy na 2018 oraz według projektu na 2018-2023 przyjęty jednogłośnie 3 głosami za. Dotyczące budżetu oraz w dniu dzisiejszym dotyczące uchwały, która Komisji Kojenickiej w pełnym składzie komisja zmieniająca uchwałę w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Świerszyna na lata 2016-2020 dotyczącej dofinansowania dróg rowerowych przy drogach powiatowych, to jest Konikowo, Mikulnice, Mikulnice, Dynowo oraz Dynowo w tym 12 do stacji PKP komisja przegłosowała uchwałę 3 głosami za. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. To poproszę jeszcze pana przewodniczącego Bogdana Czara, przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję. W okresie międzysesyjnym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbyło jedno posiedzenie. Posiedzenie odbyło się w dniu 28 listopada. Na posiedzeniu komisji opiniowano dwie uchwały, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję. Pierwsza z nich to jest w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Drugi z projektów uchwał to jest uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Świerszyno z organizacjami pozarządowymi oraz odmytami terenu numer 3 ust. 3 uchwały dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Ponadto komisja zapoznała się z projektem budżetu i wydała opinię o projekcie budżetu gminy Świerszyno na rok 2018 i o budżecie gminy Świerszyno na lata 2018-2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa ma pytania jeszcze do państwa przewodniczących w sprawie tych sprawozdań, które zostały przedstawione? Dziękuję bardzo. W związku z tym punkt 9 uważam za wyczerpany. W związku z tym przechodzimy do punktu 10. Wystąpienia obywatelskie. Drodzy państwo, na listę osób, które chciałyby zabrać głos, wpisał się pan Witosław Kołodziej z miejscowości Głoki. Temat wystąpienia ciąg dalszy, opłata adrycyńska. Proszę bardzo. Przepraszam. Serdecznie witam państwa. Moje wystąpienie nie będzie tak króciutkie jak państwa radnych, bowiem dotyczy opłaty adiacenckiej, którą zostaliśmy przełożeni, ale na pewno to wystąpienie będzie krótsze niż czas, który już w tej chwili upłynął od momentu złożenia przez nas wniosków o odzyskanie wniesionych opłat. Jak państwo pamiętają, 2 miesiące temu występowałem tutaj i przedstawiałem nasz problem. Kiedy to jedni mieszkańcy zostali obciążeni tą opłatą, zostali obciążeni wszyscy, ale dwójka spośród nas odwołała się i w sądzie drugiej instancji, czyli w sądzie wojewódzkim administracyjnym, ta opłata została im uchylona. No, nasuwa się od razu prawda taka, że skoro w stosunku do jednych osób została ta opłata cofnięta, to w stosunku do innych powinno nastąpić to samo. Tutaj pani wójt i pan mecenas mówili, że to nie jest takie proste, że było to nakazane przez komisję
która w 2016 roku działała. Otóż no, nie jest to prawdą do końca, dlatego że ta komisja odbyła się znacznie później niż uchwała, która została podjęta i zostaliśmy obciążeni. A więc tutaj Państwo radni zostali wprowadzeni w błąd. Nie wiem, czy świadomie, czy nie rozsądzicie to już sami. Nie jest to jedyne jaką nas częstują. Bo jak pamiętacie, mieliśmy dostać już 2 miesiące temu szybciutko odpowiedź w sprawie dalszej drogi. No cóż, tą odpowiedź dostaliśmy dopiero w drugiej połowie listopada i brzmiała ona jako pytanie, z którego artykułu KPA mamy, jak się mówi, z którego artykułu KPA ma zostać podjęte postępowanie. Wniosek z tego jest jeden. Postępowanie nie zostało wszczęte nawet 2 miesiące po tym, jak nasze pisma wpłynęły. A według kodeksu postępowania administracyjnego artykuł 61 postępowanie winno być wszczęte natychmiast po wpłynięciu naszych pism. A pism tych, o ile wiem, wpłynęło od pięciorga, co najmniej od pięciorga mieszkańców. Nie jestem jednym wypadkiem. To jest jeden zarzut mój w stosunku do działania gminy. Drugim zarzutem jest tryb udzielenia odpowiedzi. I znowu tutaj kodeks postępowania administracyjnego mówi jasno i wyraźnie artykuł 35. W ciągu miesiąca powinna być udzielona odpowiedź, jeśli wypadek jest szczególnie skomplikowany, to w ciągu 2 miesięcy. Ten wypadek nie jest szczególnie skomplikowany, bo tym tematem zajął się sąd administracyjny, który jasno i wyraźnie określił, jakie są wady tej decyzji. Nie była to budowa drogi, bo droga była to przebudowa drogi i taka opłata nie powinna być ustawa. Ale wróćmy do terminu. Postępowanie nie zostało wszczęte, odpowiedź nie została udzielona w terminie. Otrzymaliśmy ją, ja jeszcze jej nie dodałem, ale ponieważ wczoraj dostaliśmy rewizję, została dopiero teraz udzielona, że decyzja, która jest obarczona jasnym błędem, jest podtrzymana i odsyłają nas znowu na drogę poprzednią SKO. Ja szczerze powiem, już się mocno zdenerwowałem, bo mijają 4 miesiące, a w tej sprawie kompletnie nic się nie zrobiło, oprócz dla mnie, przepraszam, bełkotu prawnego. Ja nie muszę być prawnikiem, nie muszę się orientować we wszystkich paragrafach. Dlatego też w dalszym postępowaniu administracyjnym powołamy prawników, którzy się tym zajmą. Natomiast ja, będąc już, jak to się mówi, kresu wytrzymałości, napisałem zażalenie do wojewody na działalność gminy w tych tematach, o których wspominałem, czyli uchwaleniem kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, która mówi o równości obywateli wobec prawa, oraz wniosłem nie tylko już ja, ale jeszcze parę innych osób, wnieśliśmy pozwy do sądu cywilnego o zwrot naszych opłat. Z tym, że tu w tym wypadku będziemy również żądać pokrycia kosztów sądowych, jak również i odsetek. Chcieliśmy iść na ugodę z gminą, stosując pismo i chcąc odebrać tylko te kwoty, które wpłaciliśmy. Na dzień dzisiejszy będziemy żądać również pokrycia kosztów sądowych oraz odsetek od tego. Za to wydaje mi się, że w tym momencie będzie odpowiedzialna pani wójt i radca prawny, które takie decyzje podjęli. A propos jeszcze mówienia nieprawdy, chciałbym zwrócić na jedną uwagę.
To, że pani wójt powiedziała państwu nieprawdę, że decyzja została podjęta na skutek kontroli przeprowadzonej, to jeszcze spotykamy się na co dzień z takimi drobnymi kłamstwami prezentowanymi przez jej urzędników. Otóż zniecierpliwiony byłem, poszedłem 14 listopada do pana Brzostko, który prowadzi tę sprawę tych opłat, z zapytaniem, co się dzieje. Pan Brzostko odpowiedział mi, że decyzja już jest w tym temacie podjęta, ale została zaniesiona do pani wójt i u niej się mogę z tym zapoznać. Zapomniał dodać, że dzień wcześniej, a może nastąpiło do tego samego dnia, wysłano do nas pismo, że postępowanie zostało zakończone. Nawiasem mówiąc, nie wiem, jakie postępowanie, skoro nie zostało wszczynane. I możemy się zapoznać z całością dokumentacji. Otóż mój sąsiad poszedł następnego dnia, to jest 15, żeby się zapoznać z tą dokumentacją. Proszę państwa, ta dokumentacja zawierała tylko i wyłącznie nasze pisma, które myśmy skierowali do Urzędu Gminy. Dziwne to postępowanie, które zawiera tylko nasze pisma w teczkach. Jest to nierzetelne, kłamliwe i nie wiem jeszcze, jak to nazwać. Ja na miejscu, panie wójcie, bardzo się wstydzę, zwłaszcza proszę wyborcy, którzy panią wybierali, się wstydzą za coś takiego. Panie kończymy powoli, już czas studiuje do końca wystąpienia. Dobrze, ja uprzedzam, że moje wystąpienie będzie troszeczkę dłuższe, ale na pewno krótsze. 10 minut, to jest maksimum. Naszych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Prosiłbym państwa o zareagowanie na Radę Niewłaściwości i oddanie, bo wydaje się, że jest to prosta droga. Podjęcie uchwały Rady nie ma prawa podjąć uchwały, która po prostu nakaże zwrot naszych pieniędzy i nie będzie żadnego problemu. Ale jeśli tak, to droga sądowa po prostu przed nami będziemy o to wyczytać. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, mianowicie odnośnie wykorzystania funduszy przez gminę. No, za dużo nie jeżdżę akurat po terenie gminy, ale bardzo często jest to Koszalina. Na pewno wszyscy tam jeździmy i przez dwa ponad lata objeżdżamy, a potem nabijając potężne kilometry i wydając potężne pieniądze na paliwo. To jest jedna sprawa, a druga, wykorzystanie tych funduszy właśnie dla gminy. Otóż przejeżdżając przez Kalinkowo, widzimy w tej chwili Kalinkowo przepięknie wydrukowane. Ciekawe, jak reszta miejscowości wygląda. Radziłbym również jeszcze temu przyjrzeć. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Na liście wystąpień obywatelskich mamy nikogo więcej, w związku z tym przechodzimy do punktu 11. Podsumowanie zadań inwestycyjnych. W dokumencie mamy przedstawione to podsumowanie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zapytać, dopytać jeszcze co do tych inwestycji, które są wykonywane w tej chwili w naszej gminie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholu oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Zarówno ten dokument, o którym mówię, jak i dokument następny jest zawarty w uchwałach, które będziemy podejmować w punkcie 14. Tak się zastanawiam, czy pani dyrektor Kocy chciałaby zabrać głos w tej kwestii? Panie przewodniczący, Wysoka Rada, jeżeli będą pytania... Pani Maria, proszę usiąść i mikrofon przycisnąć sobie. Zapomniałam. Będziemy wszyscy słyszeć lepiej. Panie przewodniczący, jeszcze raz. Już. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Jeżeli będą pytania co do programu, na wszystkie odpowiem i czekam na pytania, żeby wszyscy się zapoznali z programem, bo nie ma chyba sensu, żebym przytaczała wszystkie fakty zapisane. Natomiast na pytania wszystkie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy w związku z tym ktoś z państwa ma jakieś pytanie?
do pani Marii w związku z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy zatem do punktu 13. Gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Tutaj podobnie jak w punkcie poprzednim, cały dokument mamy zawarty w uchwale, która będzie procedowana w punkcie drugim. W związku z tym zapytam, czy ktoś ma z Państwa jakieś pytania dotyczące tego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi? Dziękuję bardzo. W związku z tym proponuję 10 minut przerwy. Dziękuję. Procedowanie uchwał. Rozpatrzenie projektu uchwał oraz podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 43/237/17 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego... Proszę o spokój. Oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Tak jak wspomniałem wcześniej, uchwała jest w załączeniu, a do uchwały jest załączony właśnie cały ten program, o którym wspomniałem, o którym mówiła pani dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Maria Gondarek. Czy tutaj w tym momencie po pierwsze, czy pani by chciała zabrać głos co do uchwały? Dziękuję bardzo. W związku z tym poproszę o opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Trzyma głos za. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. W związku z tym, czy ktoś z pan Frank chciałby zapytać, dopytać, dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do procedowania uchwały. Panie przewodniczący, proszę o czytanie zwyczajowo tytułu uchwały. Uchwała nr 43/237/17 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok. Proszę Państwa, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Drodzy Państwo, uchwała nr 43/237/17 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do podpunktu drugiego, punktu 14. Procedujemy uchwałę nr 43/238/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 również ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Drodzy Państwo, czy pani wójt chciałaby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący. Dziękuję. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, trzeba ocenić. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z panów radnych chciałby jeszcze dopytać coś? Dowiedzieć się coś więcej? Nie ma chętnych. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do procedowania. Panie wiceprzewodniczący, proszę. Uchwała nr 43/237/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Dziękuję. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Drodzy Państwo, uchwała nr 43 przez 238 przez 17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Świerszczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w paragrafie, w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. W związku z tym przechodzimy do podpunktu 3 procedowania rozpatrzenia projektów uchwał. A punkt 3 mówi nam o uchwale nr 43 przez 239 przez 17 w sprawie zmiany budżetu gminy Świerszczyno na rok 2017. Czy pani by chciała zabrać głos? Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący. Dziękuję. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały dwoma głosami za, przy jednym nieobecnym. Dziękuję bardzo. Kto z Pań Panów Radnych chciałby zapytać, dopytać, wyjaśnić jeszcze coś? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Proszę o odczytanie. Uchwała nr 43, łamane przez 239, łamane przez 17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Świerszczyno na rok 2017. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku z tym, że 14 osób było za, a obecnych na dzisiejszej sali jest 14 radnych. W związku z tym uchwała nr 43 przez 239 przez 17 w sprawie zmiany budżetu gminy Świerszczyno na rok 2017 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli mamy trzeci punkt za sobą, w związku z tym przechodzimy do punktu czwartego, a punkt czwarty brzmi uchwała nr 43 przez 240 przez 17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszczyno na lata 2017-2023. Czy pani by chciała zabrać głos? Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt wymienionej uchwały, dwoma głosami za. Dziękuję bardzo. Kto z Pań Panów Radnych chciałby tutaj jeszcze coś dowiedzieć się więcej? Wszystko wiemy, zatem przechodzimy do odczytania. Uchwała nr 43, łamane przez 240, łamane przez 17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszczyno na lata 2017-2023. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się może ktoś? Nikt? Dziękuję bardzo. W związku z tym uchwała nr 43 przez 240 przez 17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerszczyno na lata 2017-2023 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. I tym sposobem przechodzimy do punktu 5, podpunktu 5 punktu 14, czyli uchwała nr 43 przez 241 przez 17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Czy pani by chciała zabrać głos? Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały dwoma głosami za. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani i Panów Radnych jeszcze chciałby coś dopytać? Dodam, że dosłownie o włos podnosimy podatki o 1,9%. Także drodzy Państwo, kto z Państwa, aha, może jeszcze Pan Przewodniczący przeczyta nam treść uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 43, łamane przez 241, łamane przez 17 Rady Gminy Świerszczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w
sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Również kto się wstrzymał? W związku z tym uchwałą nr 43 łamane przez 241 przez 17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu 6. Uchwała nr 43 przez 242 przez 17 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zacznijmy procedowanie, pani wójt. Tak, czy pani chciałaby zabrać głos? Przepraszam, no mógłby do mikrofonu. Urządzenia, któreśmy wszyscy się słyszeli. Dziękuję. Omawiane były na komisjach szczegółowo. Ja tylko powiem, że wzrost wody to jest 0,47 groszy, 0,07 ścieki. I opłata abonamentowa wzrosła, żeby w mieszkańców, że tak powiem, finansowo nie uderzyć, opłata abonamentowa została podwyższona. Natomiast dopłata jest na tym samym poziomie co w ubiegłym roku. To za chwilę będziemy w opłatach. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. A pani proszę wyłączyć mikrofon. Dziękuję. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały, dwoma głosami za. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos co do tej uchwały? Ja tylko dodam od siebie, że według moich takich szybkich obliczeń wzrost ścieków i wody razem po odjęciu tych dopłat, które będziemy procedować za chwilę, jeżeli to wszystko uchwalimy, będzie gdzieś mniej więcej o 4,5%. Dobrze liczę, panie skarbniku? Nie liczyłem, ile to mniej więcej, jak to mniej więcej uderzy mieszkańca, jeśli chodzi o roczną większą jakby. Tak, ja wiem, tylko no, tak mniej więcej się liczy. Dobrze. Wiemy co procedujemy, wiemy o jakie kwoty będzie podwyżka. W związku z tym przechodzimy do odczytania projektu. Uchwała nr 43 łamane przez 242 łamane przez 17 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe prowadzenie ścieków. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Konsekwentnie idziemy w tym trybie, że uchwała nr 43 przez 242 przez 17 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwał. Tutaj w porządku była mała literówka. Pochodzi uchwała nr 43 łamane przez 243 przez 17 w sprawie dopłat dla targowych grup odbiorców usług w roku 2018. I zwyczajowo pytam się pani wójt. Czy pani wójt chciałaby zabrać głos? Ja tylko powiem, że dopłata do wody to jest 0,54 grosze i 6,44 dopłata do ścieków. Taryfa brutto bez dopłaty wychodzi w kwocie 4,49 i 14,56. Dziękuję. Czyli dopłaty pozostają na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Proszę, tak wyłączone jest. Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały uchwała uznanie za. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały, do tego projektu uchwały? Nie ma, dziękuję. W związku z tym procedujemy uchwałę. Poproszę panie przewodniczący. Uchwała nr 43 łamane przez 243 łamane przez 17 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dopłaty do taryfowych grup zbiorców usług w roku 2018. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?
wstrzymujących się też nie powinno być, ponieważ uchwała 43 przez 243 przez 17 w sprawie dopłat dla talerzowych grup odbiorców usług w roku 2018 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Teraz przechodzimy do dwóch uchwał, które wnieśliśmy do porządku obrad dzisiaj. Pierwszą to miała być uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Cieszyno na lata 2016-2020. I też zwyczajowo i statutowo proszę o zabranie głosu Pani Wójt. Tylko powiem i powtórzę to, co Pan Przewodniczący mówił, że informacja i pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotarło do nas 24 listopada, dlatego taki pośpiech w uchwaleniu, ponieważ zadanie dotyczy dróg rowerowych i w pierwszej kolejności pierwszeństwo otrzymania dofinansowania będzie uchwała podjęta przez Radę Gminy. Procedowanie, tak jak tutaj Pani Przewodnicząca Infrastruktury mówiła, omawiane było w komisji. Ja Państwa również informowałam tam, gdzie komisja już po tym terminie była. Zatem Panie Przewodniczący, proszę o procedowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, Panie, Pan Radny, chciałby jeszcze coś zapytać? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę. Uchwała nr 43, łamane przez 244, łamane przez 17 z dnia 30 listopada 2017 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnych gminy Cieszyn na lata 2016-2020. Dziękuję bardzo. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? No nie znajdziemy raczej. Wstrzymujących też nie znajdziemy, ponieważ sytuacja analogiczna, czyli uchwała nr 43 przez 244 przez 17, zmieniająca uchwałę w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Cieszyno na lata 2016-2020 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W związku z tym mamy ostatnią uchwałę. Podpunkt 9, czyli uchwała nr 43 przez 245 przez 17 w sprawie ustalenia stałej podatku od środków transportowych. Poproszę o udzielenie głosu Pani Wójt. Ta uchwała również dotyczy wskaźnika kusowskiego, który jest 1,9% i o taką stawkę zostało to obliczone. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Proszę włączyć. Okay. Komisja otrzymała pozytywną opinię projektu uchwały, uchwała głosami za. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa, Panie Panów Radnych, chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie ma. W związku z tym odczytujemy. Uchwała nr 43 łamane przez 245 łamane przez 17 Rady Gminy Świeższyn z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Już nie powinienem pytać, bo mamy kolejną analogię. Uchwała nr 43, łamane przez 245, łamane przez 17 w sprawie stałych podatków, ustalenia stałych podatków środków transportowych. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. I tym samym, drodzy Państwo, wyczerpaliśmy punkt 14 naszych dzisiejszych obrad. W związku z tym płynnie przechodzimy do punktu 15, zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. Czy ktoś z Państwa, Pani, Panów Radnych, sołtysów chciałby zabrać głos tutaj w
tym punkcie. Pani Jolanta Węcka. No i takie pytanie. Wiem, że teraz już jest dużo. Chciałabym zapytać o naprawę dróg naszych gminnych. Chodzi mi dokładnie o drogę między Jarzycami a Świeszynem, z której teraz korzysta większość mieszkańców objeżdżających, jadących do Koszalina. Ponieważ przez ciężkie samochody, sama widziałam, jak jechał tam duży samochód wiozący długie drzewo, to duże, znaczy ciężar też ogromny, te powody są strasznie rozjechane, że nawet mijając się osobowym samochodem nie można jechać miejscami. Są tak chyba głęboko odjeżdżone te drogi. Czy jest możliwość, żeby tam coś zostało nasypane, trochę ubite, no bo jeden samochód może być zniszczony, a wydaje się, że dosyć długo jeszcze tutaj tam te będą mieszkańcy tej części gminy właściwie, bo tutaj raczej wolniej jechać moim znajomym niż mogą być w Chęcinie. Także jeśli by była możliwość jeszcze jakieś naprawy, to dziękuję. Drogi Jarzyce, powiatowa, tak? To jest powiatówka, to jest na pewno pytanie do powiatu, po pierwsze. Po drugie, z tego co mnie, jeśli nie będą, to do końca roku będzie można już przejechać ulicą Połczyńską. Jak? Oczywiście gwiazdy będą na to sprzyjać. No, wątpliwe? Dobrze, to czy poproszę o następne pytanie, że może inaczej. Czy ktoś, czy w tym punkcie ktoś przewodnik pani wyjść, aby dwa słowa? Od razu. Byśmy załatwili odpowiedzi. Ja wiem, że z powiatem rozmawiamy o tych drogach powiatowych. Ona była naprawiana urządzeniem, które powiat ma. Powiat ma takie zadania, które musi zrealizować do końca roku. Ja zgłoszę do powiatu, jeśli chodzi o pobocze, ale tam pani radna ta sama widziała, że tam w zasadzie poboczy to nie ma. Tam jest droga i nie ma poboczy, tam są zatoczki. I to dobrze, że jeszcze te zatoczki są. Wiem, że przejeżdżają Tychowo, Białogard i ciężkim sprzętem przejeżdżają. Zgłoszę to, ale powiem, nie mogę odpowiedzieć, kiedy będzie to naprawione. Tak? Raz już z tego co pamiętam, te pobocza były naprawione, szczególnie od strony Jarzec. Tam pamiętam, dosyć ładnie to zostało zrobione. No ale to pytanie rzeczywiście. Tak. Czy po prostu powiat ma pieniądze, czy ma czas na to, no to pani wójt będzie rozmawiać. Pan tak, Sotys najpierw z Szczekęcina, pan Leszek Radkowicz. Poproszę mikrofon bliżej do pana. Pani doktor, proszę przekazać. Ciężki jest, więc proszę. O właśnie. Pięknie. Świeci się. Mam takie pytanie do pani wójt. Postawiono w Szczekęcinie, nie wiem, czy tu i Szczekęcinie, nie wiem jak to nazwać. Chatkę i do czego to ma służyć i do jakiego to programu. A konkretnie o jaką chatkę? Przy drodze, przy przekąpowym ścieku postawiona została, nie wiem, paśnik, przystań, trudno mi określić. Nigdy nie było mowy o takim czymś, że ktoś tam będzie stawiał. Jest postawione takie zadaszenie, ławka, kość na śmieci, czy tam na odpady. Z jakiego to programu i czemu to ma służyć? Tym co? Będą przysiadywali tam z piwem, czy? I na rowery jeszcze będą. A jeszcze na rowery nie przysiadą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiedź od razu. Pierwszy etap budowy szlaku elektromobilnych. Dziękuję bardzo. Pani Marlena Dziejczyk, skoro zmęcza. Bliżej jeszcze poproszę, tam widać się. O, jest, świeci się. No, teraz nie świeci się. Pytanie kieruję do pani wójt, jako serwis. Pani wójt, dlaczego pani zamknęła świetlicę w Podoszczęciu bez jakiegokolwiek uprzedzenia sołtysa, bez wywieszenia ogłoszenia, że będzie świetlica nieczynna? Zawiało się to o godzinie 14, o 15 powinna być świetlica, zjechały się dzieci. Nie było informacji, że będzie świetlica zamknięta. Dziękuję bardzo. Czy odpowiedź będzie tutaj w tym punkcie? Poproszę. Pisemnie, tak? Dobrze.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby tutaj w tym punkcie się wypowiedzieć? Pan wiceprzewodniczący? Tak, ja takie pytanie mam, jest troszeczkę z innej niż o drogach. Jest wyremontowana droga Barcino-Barcino, może powiedzieć, do mostu, tak? I o tym etapie nie było mowy, gdzie nie ma zmianki, a ta droga jest nie zrobiona. Myślę, że wiadomo w tym temacie. Naszą drogą. Od Barcina prosto na Białą. Czy go pyta? Tak. Bo mieliśmy, nie wiem, że jest powiat, tak? Natomiast no, była mowa na początku tej rady o remoncie dróg Dymowa dalej, aż do Niedalina, było to etapowane, tak? No i teraz jest jakby cisza na następnych etapach, jak to jest odcinek, o którym no, nie było wspominane, nie jest zrobiony. No, ja wiem, że jest powiatowa. Natomiast przypominam o tym temacie i ja to nie mam. Dziękuję bardzo. Jest to polityka powiatowego zarządu dróg. Natomiast wiem, że projekty i dalsze procedowania na tej drogi, następne etapy mają być wtedy, gdy powiat pozyska środki. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym punkt 16 również uważam za wyczerpany, ponieważ to są odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych sołtysów. Otrzymali Państwo odpowiedzi na swoje pytania, bądź otrzymają drugą pisemną. W związku z tym przechodzimy do punktu 17. Wnioski i oświadczenia radnych. Kto z Państwa, Pań i Panów Radnych, chciał przedstawić oświadczenie? Pan Stanisław, coś? Nie. Dobrze. Dziękuję bardzo. W związku z tym punkt 17 uważam za wyczerpany. W związku z tym proponuję 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 18, sprawy organizacyjne. Jest kilka spraw, dlatego pozwoliłem sobie na zrobienie jeszcze małej przerwy przed tymi sprawami. W związku z tym zacznę od tego, co nie skończyliśmy na poprzedniej sesji, czyli oświadczenia majątkowe. Otrzymaliśmy informację z naczelnika od naczelnika drugiego Urzędu Skarbowego o analizie oświadczeń majątkowych i pozwolę sobie Państwu przeczytać to oświadczenie, tę informację oczywiście. Zgodnie z artykułem 24a ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego proszę informuje, że do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 12 maja 2017 wpłynęły oświadczenia majątkowe następujących radnych Rady Gminy Świeszyna. Bebik, Wieńczysław, Wieńkowski, Tomasz, Dęczak, Bogdan, Górka, Urszula, Jezierski, Mariusz, Jędrzejczyk, Wanda, Tomasz, Stanisław, Neumann, Łukasz, Majter, Monika, Filipiec, Ryszard, Totoniec, Waldemar, Szymanowska, Jadwiga, Węcka, Jolanta, Wilk, Wanda. Ponadto analizie poddano oświadczenia majątkowe pana Tomara Stanisława, przewodniczącego Rady Gminy Świeszyna, pełniącego funkcję do dnia 6 kwietnia. Data wpływu do tutejszego urzędu 24 sierpnia, przesłane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Pana Marcinkowskiego Jacka, przewodniczącego Rady Gminy Świeszyna, pełniącego wyżej wymienioną funkcję od dnia 6 kwietnia, przesłane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Pana Neumanna Łukasza, radnego Rady Gminy Świeszyna, który złożył ślubowanie w dniu 30 czerwca 2016 roku. Data wpływu do tutejszego urzędu 19 lipiec 2016 roku. W wyniku przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób stwierdzono następujące nieprawidłowości. Pan Jezierski Mariusz w części A punkt 8 oświadczenia majątkowego za 2016 rok wykazano dochód tytułem zatrudnienia w innej wysokości niż w PIT-ie 37. Pan Filipiec Ryszard w części A punkt 8 oświadczenia majątkowego za 2016 rok nie wykazano dochodu z innych źródeł w wysokości 6199,64 zł. Oraz wykazano stratę z działalności gospodarczej w innej wysokości niż w PIT 36. Zawyżono o 15 815,59 zł. Naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje ponadto, że nie skierował do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe złożone za 2016 rok stanowić będą materiał porównawczy do analizy oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób składanych w następnych latach.
Jednocześnie naczelnik drugiego urzędu skarbowego w Koszalinie przypomina, że zgodnie z artykułem 24h ustęp 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w oświadczeniach majątkowych składanych za rok podatkowy należy wykazywać stan posiadania na dzień 31 grudzień danego roku zarówno w zakresie majątku ruchomego, nieruchomego, zasobów pieniężnych, jak i zobowiązań finansowych. Oświadczenie majątkowe powinno uwzględniać składniki majątku objęte zarówno wspólnością ustawową, jak i stanowiące majątek odrębny osoby składającej oświadczenie. W przypadku wykazywania w oświadczeniu majątkowym posiadania budynku mieszkalnego należy również wskazać nieruchomość gruntową, na której budynek ten jest posadowiony. W części B oświadczenia należy wykazać miejsce położenia posiadanych nieruchomości. Ponadto wykazując w części A, punkt 9, oświadczenia majątkowego pojazdy mechaniczne, należy podać markę, model oraz rok produkcji. Podpisano naczelnik drugiego urzędu skarbowego z upoważnienia magistra inżynier Elżbieta Bosińska. Czyli komplet teraz przygotuję tak. Sprawa druga. To pismo, które wpłynęło do Rady Gminy od proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny Krzyżnej księdza doktora Dawida Puławki. Życzycie Państwo, żeby przeczytać dwie strony tego pisma, czy w skrócie przedstawić Państwo, o co chodzi? No, kto powinien czytać? No, to czytamy. W najbliższym czasie będziecie procedować nad projektem budżetu na 2018 rok. Tu chodzi o to, żeby też zastanowić się nad tym, żeby coś, można powiedzieć, przekazać na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Chodzi przede wszystkim o kościoły. No, mamy trzy w zasadzie kościoły w naszej gminie. Cztery w sumie, ale trzy należące do tej parafii. Kościół w Świeszynie, kościół filialny w Konikowie i Wieżycach. I no, w każdym z tych kościołów jest potrzeba jakiegoś remontu, mniejszego bądź większego. I w związku z tym ksiądz prosi tutaj, ksiądz proboszcz o to, żeby zabezpieczyć w budżecie środki na planowane, część środków na pokrycie kosztów planowanego remontu wieży w Świeszynie. Z tego, co zauważyłem w projekcie budżetu na 2018 rok, zawarta została kwota na cel właśnie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 20 tysięcy złotych. W opisu C20 zauważyłem, więc może w jakimś innym dziale jeszcze jest. To proszę Państwa, żebyście sprawdzili dobrze. W związku z tym, no, myślę, że prośba została załatwiona w miarę pozytywnie, aczkolwiek jeszcze jesteśmy przed procedowaniem projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, więc to jeszcze będzie przed nami. Kolejna sprawa to właśnie dotycząca budżetu na 2018 rok. Do dnia dzisiejszego komisje mają obowiązek przekazania opinii. Ok, no trzeba gdzieś było usiąść się wszystkim. Tak jest. Czyli dobrze widziałem. W związku z tym wracamy do tego punktu dotyczącego właśnie tego budżetu, na którym będziemy procedować za miesiąc. Do dnia dzisiejszego Komisja Rozwoju i Infrastruktury, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rewizyjna miały przedstawić Komisji Budżetowej opinie dotyczące tego budżetu. I w związku z tym po otrzymaniu tych opinii do 10 grudnia przewodniczący tych komisji bądź reprezentanci komisji wybrani przez przewodniczącego powinni się spotkać i ustalić ostateczną opinię komisji budżetowej do tego budżetu.
Czy już jakiś termin jest wyznaczony, czy jeszcze nie? Poproszę o taką informację również. Teraz takie pytanie zadam, czy, bo to będzie spotkanie przewodniczących komisji, tak? Nie planują panowie spotkanie komisji, wszystkich komisji, wspólne posiedzenie wszystkich komisji, o tak powiem. Takie spotkanie nie jest bez odbyć, ale tu chodzi tylko o uchwałę. To przepraszam, no, o wszystkich, więc proszę, proszę. W tym przypadku chyba nie mam problemu, że spotkali się wszystkie komisje, ale to spotkanie, które do tej pory planowaliśmy, miało być tak jak pan przewodniczący wszystkich komisji stałych, ale jeżeli przyjdą jacyś inni rady, przecież tego bok nie wyrzuci, prawda? Chyba tyle. Dobrze, to myślę, że jak będziemy znali datę tego posiedzenia, to taką informację przekażemy wszystkim radnym. I jeżeli będą osoby chętne, które będą chciały jeszcze się coś więcej dowiedzieć na temat założeń do tego budżetu, na temat jakie inwestycje zostały i dlaczego te, a nie inne, to myślę, że takie wyjaśnienia otrzymamy na tej komisji. Dziękuję. No nie. Ja myślę, że na poszczególnych komisjach, które się odbywały panie przewodniczący, no to były komisarze, była pani wójt, mógł tam zadawać pytania i uzyskać interesujące. Proszę bardzo, mikrofon, pani radny. Także, tak jak powiedział pan Łukasz, no, procedura jest następująca, że najpierw procedujemy w komisjach, tak? Komisja zadaje pytania w razie wątpliwości, komisja na bazie uzyskanych informacji i przeanalizowaniu projektu budżetu wydaje swoją opinię. Komisja budżetowa po otrzymaniu wszystkich opinii z poszczególnych komisji wydaje ostateczną opinię o projekcie budżetu. Tak stanowi ta uchwała. Natomiast tak jak powiedział pan przewodniczący Neumann, w pracach komisji, każdej komisji mogą uczestniczyć radni. No i pan ostatnio był na spotkaniu komisji Oświat i Spraw Społecznych. W komisjach też mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy, także jest jawność postępowania. Zgadza się. Ja nie zawsze godzina komisji jest odpowiednia dla wszystkich. W związku z tym, pani Iwańska? Jeśli mogę, bo wcześniej czy takie wspólne spotkanie, na tym była pani Violeta i można było dokładnie zapytać o te inwestycje, bo tutaj mamy taką publikową, na przykład jakaś kwota jest na tą gminę. Ja bym chciała wiedzieć, na które drogi pieniądze są przeznaczone, tak, mogą na projekt i też na mnie zostało to jasno wyszczególnione, się dowiedziałam, że nasz projekt nie będzie ujęty tym budżetem, ale na wiele takich, które właśnie nie są nawet w opisie, że to dokładnie opisane nie jest, co na tym dokładnie zrobiono, tak? I tutaj nie jest na przykład tak. Dobrze, dziękuję. Dobrze, no to myślę, że takie spotkanie zostanie ogłoszone. Spotkanie, komisja wszystkich przewodniczących, to każdy z radnych zostanie zaproszony na to i pamiętajmy o tym aktualnym wygodnym czasie dla każdego. Pracujemy na sesję, musimy jakby być na tej sesji, pracodawca musi nas zwolnić, ale nie zawsze jest taka możliwość, w związku z tym taka prośba o wygodną godzinę. Jeszcze kolejna informacja w sprawach organizacyjnych. Otrzymaliśmy pismo od pani wójt. Informuję, że zgodnie z paragrafem 3 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, uwzględniając opinię prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie, które to pismo jest w załączeniu, też za chwilę przedstawię państwu. Wójt Mieścisławny wyznaczył następujące podmioty do przyjęcia skazanych bądź ukaranych w celu wykonywania nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele publiczne oraz pracy społeczną użyteczne. Punkt 1. Urząd Gminy Świeszynie 71. Punkt 2. Wspólnota Chrześcijańska Przenatko Wiejskowo. W załączeniu kserokopia opinii prezesa Sądu Rejonowego. Szybciutko przeczytam na podstawie paragrafu 2, punkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Uprzejmie przedstawiam opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Koszalinie w zakresie wykonywania pracy w związku z orzeczoną karą ograniczenia wolności lub pracą społecznie użyteczną na rok
2018. Przewiduję, iż zatem zamiar do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele publiczne tytułem orzeczonych kar ograniczenia wolności lub prac społecznie użytecznych w roku 2018 będzie 50 osób. Każdy ze skazanych bądź ukaranych będzie miał do wykonania przeciętnie 120 godzin w stosunku rocznym. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele publiczne lub praca społecznie użyteczna nie wymaga specjalistycznego szkolenia czy przygotowania. Jej miejsce i rodzaj uzależnione są od specyfiki danego regionu, danego podmiotu. Osoby zgłaszające się do podmiotów powinny zostać poinstruowane o obowiązku wykonywania sumiennej pracy, konieczności przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny, a także o zasadach PHP. Następnie przy uwzględnieniu stanu zdrowia, w miarę możliwości miejsca swojego zamieszkania, posiadanych kwalifikacji, zostać skierowanych do wyznaczonej pracy oraz osób odpowiedzialnych za jej organizację i kontrolę. W czasie wykonywania pracy wyznaczony podmiot zapewnia wskazanemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony oraz w miarę możliwości oraz potrzeb odzież i obuwie. W związku ze zgłaszanymi potrzebami i wyrażoną zgodą przez zainteresowanego, proszę o rozważenie wyznaczenia dodatkowego podmiotu znajdującego się w obszarze gminy Świeszyno, to jest Wspólnoty Chrześcijańskiej czy na kolokwie Wieskowy 16a. Liczę, że przedstawiona opinia zostanie przez panią uwzględniona przy wyznaczaniu podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych bądź ukaranych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele publiczne oraz pracy społecznie użytecznej. W związku z treścią paragrafu 3 ust. 1 cytowanego rozporządzenia proszę o przekazanie stosownej informacji w ustawowym terminie. Prezes Sądu Rejonowego, wiceprezes Paweł Dziadczyk. I tutaj, tak jak czytałem we wstępie odpowiedź pani wójt, wyznaczono 2 takie miejsca, urząd gminy oraz wspólnota czy naszą. Ja tylko zapytam się, bo tu jest napisane, że ktoś jakby musi nadzorować tę pracę. Czy to będzie osoba wyznaczona z urzędu, czy jak to będzie? Tymi sprawami wszystkimi, ponieważ my opiekujemy się tą, że tak powiem, resocjalizacja jest na porządku dziennym i więźniom należy pomóc. Pani Rzeszowska Anna zajmuje się zatrudnianiem i kontrolą zatrudnionych osób, które odbywają pracę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna ostatnia sprawa już na dzisiaj, z którą chciałem Państwa radnych przede wszystkim zapoznać. Z Komendy Miejskiej Policji wpłynęło pismo do Rady Gminy Świeszyno o następującej treści. Wydział do walki z korupcją i PKNP w Koszalinie, postępowanie prowadzące związane z doniesieniem o nadużyciu uprawnień przez wójta gminy Świeszyno o Węgorczach, która zawarła w dniu 15 maja 2015 roku ugodę z Ireneuszem Stachowiak, narażającą gminę Świeszyno na straty. Jak wynika z doniesienia, wójt gminy zrezygnowała z części należności zasądzonej na rzecz gminy Świeszyno wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygnatura akt XK771/12 w wysokości 64 866,47 zł od Ireneusza Stachowiaka. Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania. Czy Rada Gminy Świeszyno była powiadomiona, ewentualnie brała udział oraz czy opiniowała postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta gminy Świeszyno w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia części zasądzonych należności od Ireneusza Stachowiaka? Czy Rada Gminy Świeszyno wyraziła zgodę na zawarcie ugody i rozłożenie na raty oraz umorzenie części należności od Ireneusza Stachowiaka? Jeśli tak, to proszę o podanie numeru uchwały oraz jej treści. Czy wójt gminy Świeszyno w ramach posiadanych uprawnień mógł samodzielnie podjąć decyzję w tej sprawie? Czy Rada Gminy Świeszyno domagała się wyjaśnienia powodów rezygnacji wójta gminy Świeszyno z dochodzenia całości należności od Ireneusza Stachowiaka zasądzonych na rzecz gminy Świeszyno? Czy Rada Gminy Świeszyno uzyskała odpowiedź w tej sprawie? Czy Rada Gminy Świeszyno zasięgała w tej sprawie opinii prawnej na okoliczności zgodności z prawem i zachowania dyscypliny finansów publicznych w postępowaniu wójta gminy Świeszyno? Czy postępowanie wójta gminy Świeszyno było zgodne z prawem oraz czy nie naraziło gminę Świeszyno na straty? Jeśli działanie wójta gminy Świeszyno naraziło gminę Świeszyno na straty, uprzejmie proszę w odpowiedzi wskazać wysokość poniesionych strat oraz wskazać osobę do kontaktu z organami ścigania celem przyjęcia zawiadomienia w tej sprawie. Uprzejmie proszę o pilne udzielenie odpowiedzi w tej sprawie z uwagi na terminy procesowe trwania postępowania sprawdzającego. Do odpowiedzi uprzejmie proszę dołączyć sobie kopię dokumentacji w tej sprawie. W razie pytań o kontakt z
prowadzącym postępowanie. Materiał należy przesłać do Wydziału do Spraw Walki z Korupcją, uważajnie powołując się na tutaj numer dziennika tego dokumentu. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o tą sprawę, przygotowujemy odpowiedź dotyczącą tego. No i musimy się zastanowić nad treścią po pierwsze odpowiedzi, po drugie nad tym punktem ostatnim, który tutaj jest wskazany, jeśli chodzi o wskazanie osoby do kontaktu ze względu na ścigania. Tak się zastanawiałem, czy nie warto byłoby tej sprawy przesłać do pracy, do komisji rewizyjnej, żeby mogła jakby zapoznać i zbadać tę sprawę. No bo to myślę, że jest komisja najodpowiedniejsza do tego, by zbadać te poszczególne elementy pytań z tego pisma. Co Państwo o tym sądzicie? Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Sagrado, nie ma takiej formalnej możliwości, żeby to pismo było analizowane przez Komisję Rewizyjną, bo to nie jest kompetencja Rady. To pismo policji po prostu, jakby to powiedzieć, jest skierowane w 90% do organu nieuprawnionego. Państwo uczestniczyliście w tym postępowaniu w takim zakresie, w jakim radni składali interpelacje. I w tym zakresie Państwo jako Rada czy Przewodniczący może udzielić informacji. Wszystkie inne treści, które są w tym piśmie, zupełnie nie polegają na prawdzie. Są tezy stawiane zupełnie niezrozumiałe zupełnie dla mnie. Aczkolwiek mówię, formalnie jest tak, że nie skarga statut określa, jakie uprawnienia Komisja Rewizyjna ma. No i w tym zakresie badanie tej kwestii w oparciu o pismo policji jest w żaden sposób niedopuszczalne. W granicach tych danych, które Państwo macie, które były na pytania radnych udzielane odpowiedzi, Przewodniczący powinien udzielić odpowiedzi, a kwestia merytoryczna to pismo jakby tożsame zostało skierowane do wójta i taka odpowiedź dzisiaj do policji w tym zakresie zostanie przeze mnie udzielona. Także no, mówię tutaj, nie jest zgodnie z podziałem uchwała Rady w sprawie zasad udzielania ulg, określa wyraźnie kompetencje, gdzie Rada podejmuje decyzję, gdzie wójt. To są kompetencje wójta i tutaj w mojej ocenie badanie tego przez komisję jest nieuprawnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ok. W związku z tym przygotujemy odpowiedzi na te pytania zgodnie z wiedzą, którą mamy i którą możemy przekazać. Jednakże nie wiem, jak traktować punkt 8, jeśli chodzi o wskazanie osoby do kontaktu z organami ścigania. No tutaj oczywiście pan przewodniczący jest niestety tą osobą, która będzie. Znaczy niestety w tym sensie, że to zawsze nie jest przyjemne, ale przewodniczący jest pierwszym wśród równych i w imieniu rady występuje w tych kontaktach, więc pan przewodniczący udziela odpowiedzi, podpisuje, ale niestety jak będzie wezwanie do wyjaśnień, to też pan przewodniczący ten ciężar musi wziąć na siebie. No, nie ma innej na to odpowiedzi. No. Poza prawnikami, którzy się na policji czy na prokuraturze czują dobrze, nikt inny o zdrowych zmysłach tam się czuć dobrze nie będzie, więc no. Niezależnie od tego, czy idzie w swojej sprawie, czy w innej, ale no... Tak, pamiętam. Także to, tak to wygląda. Dziękuję. Znaczy mogę Państwa uspokoić w tym sensie, że żadnego umorzenia nie ma i nie było. Więc w tym sensie, że jakby tezy postawione są nieprawdziwe, bo nie umorzył naszemu dłużnikowi, bo tak już pan przewodniczący ukończyłem, że zwykły dłużnik gminy nie został umorzony. Państwo macie, gdyby było umorzone, to na wójt obowiązek na koniec roku przedstawiać wam Państwu informację o tym, że takie umorzenie było. Uchwała tam reguluje wszystkie procedury i takiego umorzenia nie było. Trwa postępowanie wyjaśniające. Dłużnik wykonał ugodę w tym sensie, że przez dwa lata spłacał dług rozłożony na raty. Wystąpił
jakby dalsze ulgi, ale nie uzyskał takich, więc dzisiaj mówienie, jakby stawianie w pytaniach tezy, że została udzielona ulga, w związku z tym narażono gminę na straty. Na żadną stratę państwo nie jesteście jako gmina narażeni. My komplet dokumentów Komendzie Miejskiej dzisiaj przekażemy. Ale jeśli chodzi o kontakty, to niewątpliwie musi pan przewodniczący wyznaczyć siebie, chyba że... To znaczy, mogę wyznaczyć, nie muszę wyznaczyć, mogę wyznaczyć też... No na przykład, jeśli można wiceprzewodniczącego, tak był przepis radnego też innego, który będzie... Będę się tego bronił i poproszę o państwa, że tak powiem, pomoc w tej kwestii. Ja myślę, że jak złożymy, proszę państwa, mówiąc zupełnie na poważnie, jak złożę odpowiedź na policję, to nie sądzę, żeby państwo byli wzywani, bo wójt została też zapytana, w jakim zakresie rada uczestniczyła, więc zgodnie z prawą informujemy, że dwukrotnie klub radnych występował z zapytaniem w tej sprawie i dwukrotnie uzyskana odpowiedź i taki był udział rady w tym, więc rada formalnie żadnych czynności nie podejmowała, poza tym, że państwo się pytali i udzielono tą odpowiedź. Dwa lata akurat minęły od tego czasu, kiedy państwo się pytali, dłużnik miał obowiązek wykonywać zobowiązania. Wykonywała, a teraz dzisiaj go pytamy, jaka jest jego sytuacja, tak? No bo nie możemy co do dalszej decyzji się opierać na tym, co było dwa lata temu, bo ugoda, która była podpisana, wyraźnie mówiła o tym, że należy zbadać tę sytuację na dziś. I badamy. Nie chcę tej sprawy na pewno zakończyć przed końcem 2017 roku, bo chcę, żeby pan dłużnik przedstawił również PIT za 2017 rok. Więc technicznie ta sprawa rozpatrywania tego wniosku na pewno się będzie ciągnęła do 30. Wyznaczyłem projekt, przygotowałem pisma, że do 30 stycznia PIT za 2017 rok powinien złożyć. Natomiast no, kwestia podjęcia decyzji to jest kwestia, mówię, końcówki stycznia, a nie teraz, a na pewno żadna należność panu Sawarekowi nie została umorzona. Mogę państwa o tym zapewnić, że takie żadna taka ulga nie została udzielona i należność w dalszym ciągu jest wymagana, egzekwowana. Natomiast sytuacja tego pana jest, trzeba też to brać pod uwagę, każdego, bardzo słaba finansowa. Ale mówię, no popełnił przestępstwo, mówiąc otwarcie, nie jest tajemnicą. Na szkodę gminy jest zobowiązany za naprawianie szkody. Część tego zadłużenia już spłacił. Jak każdy dłużnik gminy ma prawo złożyć wniosek w oparciu o uchwałę, która rada uchwaliła. No i mamy obowiązek zbadać. Na dzisiaj nie podjęliśmy decyzji ani na tak, ani na nie. Mogę państwa uspokoić, żeby bardzo źle to pismo brzmi. Mnie się osobiście, ja to daję wyraz temu, nie podoba, żeby taką... Ja rozumiem, że policja pyta o coś, ale stawianie tezy, że już doszło do czegoś, jest, wydaje się, nadużyciem w tym wypadku. Można zażądać dokumentów, przecież nie mamy nic do ukrycia. To jest urząd, wszystkie dokumenty, obieg dokumentów. Pokazujemy. Tak jak przy 2015 roku. Jeszcze może dwa zdania. Historia była taka, że pan dłużnik został wskazany w 2013 roku. Najpierw wystąpił jeszcze do wójta osiedlego o całkowite umorzenie. Dostał odmowę dwukrotnie. Zaskarżył to do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło taką możliwość. Dopiero potem wystąpił jeszcze, chyba to była końcówka wójta osiedlego, o inną ulgę, czyli rozłożenie na raty, bez straty dla gminy. Pół roku żądaliśmy różnych dokumentów, oświadczeń, dość poważnej sytuacji jego osobistej i uznaliśmy, że w maju 2015, że przesłanki do tego, żeby rozłożyć część należności na raty, były. Pan wykonywał to zobowiązanie. Tak, bo ktoś, kto ma dochody na poziomie najniższej krajowej, nie jest w stanie spłacić w jeden dzień 60 tysięcy złotych, bo żebyśmy mieli tą świadomość, że to nie jest 5 tysięcy, ani 2. Pan stracił pracę. Oczywiście sam jest sobie winien tej sytuacji, tak? Bo popełnił przestępstwo, stracił prawo do wykonywania zawodu nauczyciela. No, wszystkie konsekwencje można, ja mogę o nich mówić, bo to mówię, urzędowe dokumenty, to jest nasz budżet, ale obiektywnie patrząc na to, nikt nie spłaci 60 tysięcy złotych, a jedynym jakby źródłem to powinniśmy go ekswidować z mieszkania chyba. No więc no,
nie, nie mogę go traktować inaczej niż każdego innego dłużnika. Mamy dłużników. Gmina, proszę Państwa, moimi rękami prowadzi kilkaset postępowań sądowych, tak? Oczywiście Państwo mieli świadomość, ludzie nie płacą za wodę, za śmieci, za różne należności. Tych spraw jest bardzo dużo. Pani płaca tak jak inny od innych, no taki sam dłużnik, tak? I każdemu wdrażamy te same procedury, tak? I są duży i dłużnicy i mali, ale staramy się podchodzić do tego obiektywnie, tak? No, wiadomo, że mogę uruchomić i wyrzucić go z mieszkania, proszę, tak? No, ale no, nigdy w stosunku do żadnego dłużnika gminy takiej procedury nie robimy, jeśli dłużnik deklaruje dobrowolną spłatę w ratach. Tak? To jest dla mnie, gdyby on się uchylał i mówił, nie, nie będę płacił, to jest podstawa do tego, żeby wdrożyć po prostu jakby na ślepo wszystkie procedury. Natomiast jeśli pan wykazał nam swoją sytuację i spłacał w ratach przez dwa lata tę należność, my to trochę podchodzimy do tego tak, jak do każdego innego, tak? Dajemy mu szansę, że to spłacam. Ale mówię, decyzji nie ma, musi złożyć, uzupełnić o znaczną ilość dodatkowych dokumentów, ale też koniecznie uważam, że musi być PIT za 2017, więc ta sprawa co do decyzji na pewno się będzie ciągnęła do końca stycznia 2018 roku. Dziękuję. A ja bym życzył spłacić, tak? Tak. No, wydaje mi się, że około 12 tysięcy z tych 66, tak? 2 tysiące spłacił zanim była zawarta ugoda. Potem przez ileś miesięcy spłacał kwotę po 200 zł, bo była rzeczywiście trudna sytuacja, potem spłacał po 634 zł miesięcznie. Stoimy w takim miejscu, gdzie albo będziemy dalej podejmowali decyzję, że dalej w ratach, może częściej możemy. Żadna z opcji jak nie jest wykluczona, no to jest po jego stronie udowodnienie tego, że ta sytuacja jest równie zła jak ta, która była w 2015 roku. Natomiast no, badamy to i bez dokumentów źródłowych, oświadczeń, no, wójt nie podejmie decyzji. Ja się nie podpiszę pod rozstrzygnięciem. Ale mówię, nie różnicujemy go w stosunku do żadnego innego dłużnika. Na to pani wójt przychodzą wszyscy, znaczy znaczna część dłużników. I do komornika trafiają tylko ci, którzy nie chcą kontaktu, nie przychodzą, że proszą o raty, że chcą dobrowolnie spłacić, to tylko w tym kierujemy do komornika. Jeśli pan Stachowiak by się opierał i powiedział, że nie przyśle, no to oczywiście do komornika i tutaj pan się już będzie komornik tym zajmował. Natomiast też chciałbym wyjaśnić, że warunkiem nie pójścia do więzienia, tak, był taki skazany, jest naprawienie tej szkody, więc pan Stachowiak jakby podwójną ma motywację. Tak, z jednej strony, że no, wyrządził gminie szkodę, a z drugiej strony no, sąd karny wciąż pyta, czy wykonuje na bieżąco te zobowiązania, bo jak nie będzie wykonywał, no to grozi mu, mówiąc tak, korupcjami. Więc on niestety za dobrowolnie nie chce z nami rozmawiać, ale musi. Tak? Więc, no, ale póki co regulował, wywiązywał się, uważaliśmy, że 634 zł miesięcznie dla osoby samogospodarującej to jest naprawdę duże obciążenie z punktu widzenia gospodarstwa domowego, tak? A przez jakiś czas dało sobie radę i wchodzą też o, oczywiście, i to jest, i dla mnie to jest główny kierunek taki, żeby dalej poza 634 spłacać, tak? Ale takie pytanie też, jeżeli już o tym rozmawiamy i o tych naszych finansach, czy tak publicznie rozmawiamy, no to w tej chwili będzie, bo kiedy ostatnią ratę spłacił? Nie umiem panu powiedzieć w tej chwili. Nie analizowałem tego w tym roku. Tak. Jeżeli będziemy czekać, tak powiem, do, nie wiem, stycznia, tak? Dał pan termin stycznia, czy to mówię, no jest duża przerwa, a zawsze przez ten czas mógł coś płacić jeszcze dodatkowo. I zawsze... Znaczy, wiecie Państwo, uchwała Rady mówi wyraźnie tak, że od momentu złożenia wniosku pewne czynności się wstrzymują, tak? Tak, żeśmy uchwalili, znaczy, nie Państwo, tylko jakby Rada Gminy w którymś tam wcześniejszym składzie, no, jakby nic nie ucieka. Wyrok jest prawomocny dopiero od 2014 roku. Jest 10 lat na jego wykonanie. Powiedzmy, złożył wniosek, analizujemy wszelkie czynności, jakby tutaj są podejmowane, natomiast decyzji nie ma, a tak bym powiedział. Więc ja w kontekście tego pisma policji, bo ono bardzo brzmi
poważnie, a sprawa wydaje się niepoważna. Znaczy w tym sensie, że poważna taka, że badamy i z człowiekiem rozmawiamy, natomiast stawianie tezy, że wójt umorzyła, pozwoliła gminę, no to, to jest niepoważne. Mam rację oczywiście, ale... No. Dziękuję. Są sprawy poważne, poważniejsze. Myślę, że i tak bardzo poważnie musimy do tego podejść i nie bagatelizować tutaj tego wszystkiego. I mówię, wróćmy do tego, że musimy wybrać osobę i chcemy, żeby Państwo zadecydowali, kto miał być tą osobą, która będzie reprezentować Radę. W związku z tym, no, mogą mieć propozycję, tak? Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, z tego, co z treści pisma wynika, że to będą dopiero czynności sprawdzające. Nie zostało wszczęte żadne postępowanie przygotowawcze w tym temacie. Wydaje mi się, że nawet temu panu policjantowi, który sformował tam kilka tez, zapytał Radę o zadał pewne pytania, należałoby te materiały, którymi Rada dysponuje, skompletować i wysłać. A w odpowiedzi na pismo napisać, że Rada Gminy jest organem kolegialnym i na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wyłonić swojego przedstawiciela. Ponieważ jeżeli zostanie jeszcze postępowanie przygotowawcze, no to wtedy każdego z nas pan policjant może zaprosić na przesłuchanie i wtedy występujemy w charakterze świadka. A świadkiem może być tylko ta osoba, która ma coś istotnego w temacie do powiedzenia. Jeżeli ja bym zapytał teraz Państwa radnych, czy Państwo macie coś w tym temacie do powiedzenia, to Państwo tak samo jak ja by się powiedzieli, że nie. I żadnych istotnych informacji byście policji nie udzielili. Więc te informacje powinny być zweryfikowane przez biuro rady i powinny być na policję wysłane. Natomiast co do kontaktu, to na razie bym się wstrzymał. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, proszę o zastanowienie się tutaj, po co Pan Bogdan, Pan Mecenas, powiedział Pan Przewodniczący. Ja chciałabym w innym temacie. Proszę Państwa, otrzymaliśmy pismo 24 listopada, wpłynęło do nas troszeczkę później, 28. w sprawie wniosku o umorzenie części pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Czersk-Koszaliński. Uprzednio informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 listopada umarza się kwotę 345 651 zł 29 groszy. Która ta kwota stanowi 30% kwoty wypłaconej pożyczki z dniem podjęcia decyzji. Mamy, proszę Państwa, umorzenia. Dziękuję bardzo. Dobrze, kończąc temat tego pisma poprzedniego, o którym tak dyskutowałem, to dosyć długo. Ja myślę, że jednak kogoś tutaj należy pisać i jeżeli padła propozycja Marcinkowski Jacek, w związku z tym przegłosujmy. Kto jest za tym? Takie nieformalne głosowanie, takie nieformalne głosowania już przerabialiśmy. W związku z tym, kto jest za tym, żebym to ja był reprezentantem Was w odpowiedzi na to pismo? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli 5 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się, tak? Czyli zdecydowaliście Państwo, że to ja będzie. Okay. Dziękuję. Drodzy Państwo, ostatni punkt ostatniego. Kolejna sesja odbędzie się, sesja ważna budżetowa, odbędzie się 28 grudnia, czyli w okresie międzyświątecznym o godzinie 10. Materiały proszę dostarczyć do Biura Rady do 20 grudnia, do godziny 10. Myślę, że jeszcze Państwu życzę świątecznych, nie będę składał, bo myślę, że wielokrotnie będziemy się spotykać.
Więc drodzy Państwo, po wyczerpaniu porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrad 33. sesji Rady Gminy Świerszyno i dziękuję serdecznie za przybycie. Godzina 12:30. 11:30.